Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na 25. jubileuszową edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych OFF Cinema. Od 19 do 24 października w salach kinowych Centrum Kultury Zamek będzie można oglądać filmy konkursowe i pozakonkursowe. Będą wśród nich filmy wybrane z ponad 500 tytułów zgłoszonych do konkursu, 31 tytułów, w tym 11 z Polski. Najważniejsza chyba informacja to, że te seanse będą odbywały się na miejscu i że będzie się można na nich też spotkać z twórcami, bo autorzy filmów polskich przyjadą do Poznania, z autorami filmów zagranicznych połączymy się, będziemy mogli jak zawsze na festiwalu porozmawiać. Filmy konkursowe będą prezentowane w zestawach tematycznych i jeśli ktoś z jakichś powodów nie zdąży, bo będzie na jakimś pokazie pozakonkursowym, to mamy takie seanse powtórkowe. Te filmy konkursowe są oczywiście takim niezwykłym układem, zestawem filmów, które się już nie powtórzą. Pewnie nie będzie można ich nigdzie indziej obejrzeć, więc tym bardziej na nie zapraszam. Jury pod przewodnictwem Macieja Cuskę wybierze najlepsze filmy w konkursie pełnometrażowym. One zostaną nagrodzone złotym, srebrnym i brązowym zamkiem, ale też drugie jury pod przewodnictwem Piotra Stasika wybierze najlepsze krótkometrażowe dokumenty i też trzema zamkami je nagrodzi. Laureatów poznamy na gali zamknięcia w sobotę wieczorem, a filmy będzie można obejrzeć w niedzielę, tu na miejscu. Będzie też na tej gali zamknięcia wydarzenie specjalne, mianowicie zostanie wręczona nagroda Platynowego Zamku Jackowi Bławutowi, wybitnemu polskiemu dokumentaliście, operatorowi. Jego filmy też będą wcześniej pokazane, spotkamy się z nim, bo Festival of Cinema to nie tylko pokazy konkursowe, to nie tylko nagrody, to bardzo bogaty wybór najnowszych, najciekawszych filmów dokumentalnych ze świata, dokonany przez pracowników działu filmów Centrum Kultury Zamek pod przewodnictwem Piotra Szczyszyka i ułożony w wiele zapowiadające, bardzo ciekawe zestawy filmów górskich, filmów muzycznych, filmów o filmach. Będzie też wybór filmów ze studia imienia Andrzeja Munka, będzie pokaz Fokus na Czechy, będą też takie specjalne pokazy pojedynczych, ważnych filmów, z których twórcami się spotkamy albo o nich po prostu porozmawiamy. Do tych filmów też należą dwa filmy pokazane na otwarcie i zamknięcie festiwalu, ponieważ po jego otwarciu zostanie pokazany głośny film Jonasa Pochera Przeżyć, animowany dokument. A na zakończenie, po gali wręczenia nagród, po wręczeniu nagród, będzie można obejrzeć najnowszy film Gianfranco Rossiego Notturno. Wszystkie te wydarzenia, jak powiedziałem, odbywają się w kinie. Można też będzie filmy konkursowe obejrzeć online. Można już kupować bilety i karnety. Zapraszam serdecznie do Centrum Kultury Zamek. Od wtorku po południa 19 października do wieczora niedzieli 24 października spotkania, rozmowy wokół filmów, wokół literatury, faktu. Wiele się będzie działo. Każdego wielbiciela filmów dokumentalnych nie może tutaj zabraknąć. Serdecznie zapraszam.